Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, może na sam dobry początek możecie zostawić lajka, komentarz, suba, czy wpaść na Discorda, Instagrama, Twitcha, link znajdziecie w opisie. Słuchajcie, a my na samym dobry początek kontynuujemy sobie naszą przygodę, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku, a której to z kolei nie udało się ukończyć, bo no, się ślimaczyłem i przez pół odcinka ja zwykle graliśmy w pieprzonego gwinta. Ale za to ma giga dużo talii, giga dobrą talię i giga dużo kart. No ale misji naszej głównej się nie udało wykonać. Naszego wątku głównego ze znalezieniem Jaskra, a konkretnie misji Spis Cudzołożnic. Przeczytajmy sobie opis tej misji, żeby przypomnieć, co się działo w poprzednim odcinku. Od śniączki Corinne Tilly Geralt dowiedział się, że będąc w Nowigradzie, Ciri skontaktowała się ze mną. Wiedźmin udał się więc do Shalvi i Rosmarenu. Tam spotkaliśmy Zoltana. Tam nie było też Jaskra. To w skrócie. Geralt trafił do mego zacnego lokalu, lecz mnie w nim nie zastał. Był to za to nasz dawny wspólny przyjaciel Zoltan. Właśnie wrócił z podróży. Krasnolud nie wiedział nic o Ciri, ale gdy Wiedźmin wyłuszczył mu sprawę, ten przejął się losem dziewczyny i wspólnie z Geraltem zaczęli przetrząsać się lokal w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby ich obu naprowadzić na mój ślad. Poza kilkoma nieistotnymi drobiazgami znaleźli mój dziennik z notatkami na temat kobiet, z którymi ostatnio się spotykałem w Nowigradzie. Cześć, muszę sobie włączyć budzik. Przyjaciele podzielili się listą i wyruszyli w miasto na poszukiwanie dziewczyny, która może wiedzieć, gdzie się podziewam. I tak spotkaliśmy kilka tych lasek w poprzednim odcinku, a teraz czas na kolejną. Czas na moly, czas na kusę ekstazę. Także zobaczmy, czy będzie tutaj ekscytująco. I czy w ogóle możemy tu wejść, bo tu jest jakaś straszna. Za Molly to chyba jakaś poważna kobieta jest. To willa baronowej Lavalette? A co cię to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przeszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivi pod moim domem. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Przelotnie? Przelotnie. Tak, mieliśmy okazję. Ha, i to jaką? Wyobraź sobie, Luizo, że sam cesarz zażyczył sobie pomówić z Wiedźminem. Wtedy właśnie mieliśmy okazję się poznać. Więc Geralt z Rivi pracuje teraz dla cesarza Emhyra. Bardzo interesujące. Czyżby Far Emrys zapragnął oczyścić Nowigrad z potworów? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno to pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest u mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbut. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? A można coś wygrać? Oczywiście, z przyjemnością pojadę z wami. Cóż, jeśli jest tam Molly... Chociaż z drugiej strony mogłem... No to w drogę. Kurczę. Mogłem jeszcze tutaj zostać i porozmawiać z tymi tutaj dziewojami, bo one się znajdowały dość blisko. No niestety, niestety. Mogę tak zrobić, ale głupi. No, dupa, dupa. Może zobaczylibyśmy jeszcze jakieś ciekawe interakcje z tymi kobitkami. Bo coś czuję, że to jest... Molly jest właściwą laską, która powie nam coś o Jaskrze. Takie mam przeczucie, skoro... Aż podróż odbyliśmy jakieś inne części miasta, no to wydaje mi się, że będzie to ta kobieta, którą szukamy, która wie coś o Jaskrze. Posiadłeś Wegelbundów kilka godzin później. Jesteśmy na miejscu. Te spotkania z Jaskrem i jego samicami były dość zabawne. Mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam Płotka. Ta siwa to Cantarella.
Klacz po Kahirze, czempionie z wolę. Siwy to ładny kolor, również dla koni. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż gdzie wygląda? Nie zasalutował generale. Wygląda jak nasza Tamara, kurwa, jak ona się nazywała, ten potwór, którego wypuściliśmy. Czy Molly jest koniem? Słucham? Mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości, zaraz powinna tu być. Wydałam Molly polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa długo. To zależy, co kazałaś jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia, poczekam. A ten kasztan i gniady? Krwawa Mara chyba się nazywał ten koń. Krwisty Redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt narodzisko. Wszystkie tu jakieś pojebane, czerwone oczy mają. Co jest? Gniadosz pochodzi z Zerrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć zerrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czemu wszystkie konie mają czerwone oczy? Normalnie konie mają czerwone oczy? To prawdziwy ekspert. Raczej wątpię. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Także tutaj chyba zwierzęta są abiusowane. A co byś powiedział? Nie podoba mi się to. Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. No to w takim razie. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Łotkę. Patele. Kurwa. Nie wiem, wylosujmy w sumie. Nie mam faworyta. Stop. Ten. Mówisz, że Kary to twój faworyt. Zobaczymy, ile warte są nilfgaardzkie. O, właśnie tego chciałem. Nie mam osobiście udziału w zawodach, ale obstawię zwycięzcę. Moim zdaniem wygra siwa klacz. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym Zerrikańczyku. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Jakby było normalnie opisane, że ten z Nilfgaardu, ten biały, to bym wybrał. To jakieś takie nazwy pojebane, jakie tu... Obie mam pamięć złotej rybki, a oni mi tu każą coś zapamiętywać. Jestem gotowy i chciałbym, kurwa, wygrać. Nie, no już mnie wkurwiłeś. O, dobra, wyprzedzeni. Pokaż, gdzie lecimy. Mamy zaznaczone na mapie? Nie mamy niestety. Gaz. Może się wygrać uda. A, chyba mamy zaznaczone. Chyba to jest 900, a nie 900 metrów to żeby porozmawiać z Marbellą. Jakby się odznaczyć, wygraj wyścig konny. O. Dobra, wytrzymałeś mi się niestety kończy. Zwolnijmy trochę. Tyk i gazu. Dobra, wyścigi konne są w miarę łatwe. Gdzie jadę? Dobrze jadę. Gorzej chyba właśnie jak się zapomnimy i gdzieś wjedziemy tam, gdzie wjechać nie powinniśmy. Będę chyba przypał. Meta? Właśnie, chyba meta, co? Tak jest, właśnie chciałem teraz zwolnić, kurwa, na końcówce znowu. Co za emocje. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. Wyśmienite wyścigowe siodło. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. O. To może jednak nie jest ta dziewczyna, którą potrzebujemy, która nam przekaże informacje wszystkie. Wyśmienite siodło daje nam 50 to... Nie no, ty takie gówno mi dajesz? Czy to ma tyle samo wytrzymałości co nilfgaardzkie? Syf jebany. Dobra, pogadajmy z Molly. Rozmawiaj z Molly. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć. Ale fajnie, że jakby tutaj podróż się odbyła i od razu możemy z nim wracać, więc... Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Szybka interakcja tutaj. Oj tak, gdyby nie on,
No nie, raczej. Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... Zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego nie siostra do, mogłaby ci nie do wyobrażenia to teraz. To taka miła dziewczyna. Nie, wiesz, że Jaskier nie ma siostry? Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Mhm. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Może Ciri? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną panie. Przemieszczkę kanału w świetle księżyca. To ty na mnie spojrzałeś. Wiedział, że będą truskawki. Barka. Takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię. Ale potem już się nie widzieliśmy. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Czyli to ja tak nie ona. Wróć do Nowigradu lub sam, lub z Vortisem i Luizą. Chyba wrócimy z nimi. Chyba, że gdzieś tutaj po drodze jest coś ciekawego. Jest tu jakaś misja. Misja poboczna, 17 poziom. To jest jakaś tablica ogłoszeń. Kurczę, szczerze mówiąc, to bym odblokował tą tablicę. Tablicę ogłoszeń. Już jesteśmy w miarę blisko. To czemu by nie skorzystać? Tutaj odblokują nam się jakieś znaki zapytania, plus pewnie miejsce szybkiej podróży, bo to wygląda na jakieś miasteczko. Na pewno na 90% jest to miasteczko. Z tego względu, że tylko w miasteczkach właściwie są tablice ogłoszeń, czy tam jakiś siach. W każdym razie miejsce zamieszkania jakichś osób. Jeszcze bym dla ciekawości zobaczył, jak wygląda to nowe siodło, co dostaliśmy na płotce. Wydaje mi się, że chujowo. No, jakoś tak... Nie wiem, chyba bardziej mi się podoba to nilfgaardzkie. Tak dostojnie płotkiem wygląda. No, jakieś bardziej mi się to nilfgaardzkie podoba. Cały secik nilfgaardzki możemy kupić. Jeżeli o to chodzi. Chcemy na przykład wrzucić do skrzyni, byśmy mogli. Tej, w której nic nie znika, tylko jest jakby przechowywane. I możemy to w innym miejscu odebrać. Ale z drugiej strony ja pamiętam dokładnie, gdzie tutaj... Można było kupić ten nilfgaardzki secik, także. Potkens, tu ja, gdzie ty leziesz, Potkens? Świnie. Wieprzowina, wiecie ile wieprzowina jest kurwa warta? Dużo. To jest prawidłowa odpowiedź. Wystarczająco dużo, żeby mnie wszystkie spłonął. Spłonił? Spłonął? Nie no, ja jak... Wystarczająco dużo są warte, żebym je spłonął? Nie, to brzmi jakoś idiotyczne. A spłonił? Jeszcze kurwa, trzeba bardziej idiotycznie. No nic, nieważne. Jest tu znaczek zapytania, kurde. Jest tu sprzedawca wędrowny jakiś chyba. Może do znaka zapytania bym poszedł jeszcze. Chodźmy na odcinku. Krowy! Wiecie, ile jest warta krowina? Nie no, nie wiem, jak się nazywa mięso krowy. Akurat tutaj nie ma nazwy. To generalnie jak się nazywa? Chciałem powiedzieć, że baranina, ale to... Wskazuję, że z barana. Znaczy z owiec, czy kurwa.
Czy jaglina to... A pierdolę, to nie wiem. Zielonego pojęcia nie mam, nie mięsa w pizie to mam, szczerze mówiąc. Witam, co robisz? Akujesz se coś. Pracuj se, pracuj, nie przeszkadzam. Co to jest za znacznik zapytania i gdzie on jest? Na górze, to miejsce mocy. Medalion drży. Chodź, wiedźmak. Darmowe punkty, a właśnie. A propos, kilka... Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Kilka w międzyczasie poziomów wbiliśmy. I kilka też miejsc mocy znalazłem, więc powydawałem te wszystkie punkty, to wam pokażę w co. Tak jak widzicie, tutaj kupiłem skupienie, zdobywa punkty adrenaliny, zwiększałem nie tylko obrażenia zadaniem broną, ale i moc znaków. Wydaje mi się, że nie kupowałem tego na odcinku. I poulepszałem te... No te... ten trans bojowy. Skupienie się nazywa ta umiejętność. Maksujemy sobie ją na piąteczkę. No i dalej to nie wiem. My w co będziemy inwestować, nawet nie mamy za bardzo miejsca. Miejsca na to, żeby w cokolwiek inwestować. W sumie mógłbym sobie zmienić to na większy mutagen. Cyk. Zawsze do 50 jakiegoś health'a. Na którym poziomie na przykład to mi się odblokuje? Na 15. Czyli następny poziom to właściwie nie mam w co inwestować. Gdzie będziemy mieli teraz najbliżej? No, możemy jechać do Nowigradu z Vortisem i Luizą. Chyba będzie najszybciej? Chyba tak, nie wiem. Bo oni chyba pod sam dom nas przyprowadzą. I tam zaraz będziemy mogli porozmawiać z jakimś kurwa Mirabelką. Z Rozą. W ogóle fajne imię, Roza. Albo Róża. A to jest Rosa. A to dziwne imię, Rosa. Ale lubię takie imiona jak na przykład Róża. Albo coś. Oliwia. Joskwinka. Zajebiste. Dobra, wracamy. Ketchup. Moje ulubione imię. Tak, tak, no. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. No niestety za dużo to się nie dowiedzieliśmy, ale... Ale to dobrze, bo zostały nam jeszcze interakcje... Które w ewentualności, gdyby to się okazało właściwą opcją, pominęli. Wolne miasto Nowigrad. Takie kurwa średnie wolne miasto Nowigrad. No właśnie, Nowigrad jest wolnym miastem. Natomiast no powoli zaczyna być dupa wolnym miastem, bo czuć tutaj ogromne wpływy Radowida, o ile się nie mylę, piątego. I teraz mogę wykorzystać tą wiedzę, którą mówiłem w poprzednim odcinku, że nabyłem odnośnie tego całego lore. Nowigrad został... No i jesteśmy na miejscu. A kiedy idzie? Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Nowigrad najpierw był redański. A potem oni to przegrali w jakiejś wojnie. I na mocy traktatu pokojowego Nowigrad stał się wolnym miastem. Chodźmy do fryzjera. Trzeba zmienić fryzurkę, witam. Witam, szanownego pana. Nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone. Dałbyś radę mnie ostrzyć? Pokaż, co tam jeszcze, kurde. Może fryzurkę teraz walniemy inną, poczekaj. Najpierw broda. Zgolona broda, brudka, wąsy i brokobrody. Wąsy i bokobrody wydaje mi się, że już było. A brudka sama, boga. Ty, to jest jednak jak kurwa ten. To jest jednak jak gościu z GTA San Andreas. Nie ma włosów, są włosy, ty, dokleja. Dobra, to przetestujmy wszystko. Chyba te, które mamy, to są najlepsze, ale może znajdziemy jakieś fajniejsze. Chyba jakieś turbo głupie. O, na elfiego coś tam, tak? Nie, na elfiego buntownika? Nie, dobra. Długie rozpuszczone włosy może. Chociaż nie wygląda to najgorzej. Szkoda, że się nie da Wiedźminowi obciąć na łyso na przykład.
Pewnie za pomocą modu się da. Ja już nie chcę aż tak ingerować we wszystko. Golenie i koński ogon, niezbyt długie, rozpuszczone włosy. Może to. Ty, a my zaka... O kurde! O kurde! Pokaż to! Bywaj. Co ty gadasz, że my normalnie takiego fryza możemy mieć? Kurwa mać, od kiedy? Grałem tyle razy w tego Wiedźmina i nie pamiętam, żebyśmy mogli taką fryzurę walnąć, ty. Wyglądamy kurwa jak Justin Bieber. Witam! Nie. Skipujemy to, ale musiałem sobie zobaczyć z bliska. Włosy wyglądane na skrajnie koński ogon? No to brzmi kurczę. To brzmi jak top fryzura. No to jest chyba ta top fryzura. To jest ta co wcześniej? O kurwa. Gerward. Dobra. Tragiczna jest. Wyglądamy jak totalnie źle wyglądamy, ale niech już będzie. Podnośmy ją trochę i pewnie przy najbliższej okazji, jaka będzie, zmienimy po raz kolejny, jak to zazwyczaj. Zazwyczaj mam w zwyczaju, no bo zazwyczaj ma się zwyczaj. Dobra, chodźmy porozmawiać z Marabellą. No i będzie tam Marabella. Zabije się? Na szczęście, nie? Jest to jakiś karczmarz? Chyba u tego karczmarza nigdy nie byłem w tej karczmie, tak mi się wydaje. Jeżeli tu jest wejście, to na bank nie byłem. Nie jest tu wejście. W ogóle to jest taka jakaś dziwna dzielnica. Mam wrażenie, że nigdy tu nie byłem. Weź mapę świata. No, mogłem tu nigdy faktycznie nie być z tej strony. Co to jest? Karczma? Nigdzie. No, tak wygląda właśnie, jak nigdzie. Przedmieścia, ale podoba mi się to. Podoba mi się takie przedmieścia. A i druga ciekawostka, którą mogę powiedzieć, to jest to, że Nowigrad o kurde. Ma 30 tysięcy mieszkańców, czyli najwięcej w grze. Znaczy najwięcej w ogóle na całym świecie, w tej jakby w tym uniwersum, o, nie tylko w grze. W wiecznym ogniu pokładam. Artysta? Połykacz mieczy? Nie, wiedźmin. A, to nie słyszałam. Woman. Zagrajmy w karty, wariacie. Mam ochotę na ma... A, miałem ogarnąć karty. Kurczę, inną talię. Dobra, zagramy sobie innymi taliami. Spróbujmy, kurczę, nie wiem, może Skojatel, co? Spróbujmy Skojatel. Wywalmy trzaskający mróz. Wywal. Gęstą mgłę wywalmy, ulewny deszcz wywalmy, czyste niebo wywalmy. I teraz tak. Dodajemy tego. Kto tu jest fajny? Oni mają róg dowódcy. Zajebiste, dodaj. Eskiel, Lambert koniecznie. Ta laseczka przywraca kogoś. Ta laseczka nie wiem co daje, wywołuje kogoś. Ale nie ma niestety opisów. Nie wiem dlaczego. Zręczność, może być grana na pierwszej albo drugiej linii. Raczej nie chcemy, bestie raczej nie chcemy. Zoltana też nie chcemy. Więcej już kart chyba nie mogę nawet wyrzucić, co? Jest 22 karty i chyba 22 karty muszą być minimalnie, więc spróbujmy zagrać pierwszy raz Skojatel. Nawet nie wiem co... Czy chcesz zacząć jako pierwszy? Talia Skojatel daje ci możliwość podjęcia decyzji. No dobra, rozpocznij. A to ciekawe, nigdy nie wiedziałem o tym. Mamy Hattori. Od jego mieczy ostrzejsze są jedyne jego pierożki. Okej, jakieś tutaj ewakarskie wsparcie, potęguje siły jednostek, to możemy chyba wymienić. Łączy się z hawakarskim przemytnikiem. Nie wiem, czy mam taką kartę tutaj. Jest to pierwszy raz gramy, więc trzeba się chwilę pobawić i ogarnąć, co tu się dzieje w ogóle. Przywołuję krasnoludzkiego harcownika, przywołuję elfiego harcownika. To nawet nie wiem, kto to jest. Yennefer. Eskiela możemy wyrzucić. Okej, okay. I szpiega dostaliśmy. Fajnie. Mamy dwóch szpiegów, zawsze jakieś dodatkowe karty. Możemy spróbować. Róg dowódcy, spoko. A widzicie, on mi chyba dał jedną kartę. A nie, wzajem może pociągnąć dwie dodatkowe karty. Saper, okej. Okay. Teraz niestety cesarstwo Nilfgaardu, więc oni mają, kurczę, będą mieli dużo szpiegów.
Tak mi się wydaje. Czy my chcemy spasować? Mamy 10 kart do 8, tak szczerze? Szczerze to ja bym to spasował w sumie. Albo zagrał kurczę Wesemira. O. On mi... No, to będzie solidne. Przeciwnik spasował, no i super. Jedną kartą wygraliśmy rundę, git. Tej rundy za to wygrywać nie musimy, mój ruch jest. Ale możemy coś pograć, czemu by nie? Możemy na przykład ją zagrać. Pop teraz będzie musiał grać wszystko co ma, więc grajmy, cyk. I zastanówmy sobie tylko i wyłącznie pierwszą linię. Ponieważ pierwsza linia, w następnej rundzie zagramy full pod pierwszą linię i zboostujemy jakby tą pierwszą linię tym rogiem. Chociaż z drugiej strony, zobacz, on ma 15 punktów przewagi. Możemy to teraz spasować. W następnej rundzie byśmy sobie przywrócili tego szpiega. Dobranie jakieś fajne karty. Kurczę, spasujmy. Niech to wygra, jest porówną w kartach, ale wydaje mi się, że moje karty są na tyle mocne, że powinniśmy to wygrać. Co w ogóle robi mój dowódca, bo ja nawet kurwa tego nie sprawdziłem. Co robi jego dowódca? Uzurpator. Moja dynastia będzie rządzić 1000 lat. No nie udało się, bo uzurpator został obalony przez Emhyra, znaczy przez ludzi, jakby po tym uzurpatorze przejął władzę Emhyr. Blokuje umiejętności dowódcy mojego przeciwnika, okej. A mój przeciwnik miałby umiejętność Boverhawk. Stary grzyb, spojrzysz i nie wiesz, żywy czy wypchany. Znajdź w talii kartę trzaskający mróz. Chujowa ta karta. Cyk. Co jeszcze mam za ciekawostkę? Te zielone laski, co widzicie, to one... O kurczę, szpiega zagrał. I to jeszcze mojego szpiega. Te zielone laski, co widzicie, to one są w takim specyficznym regionie, który nazywa się... Się nie pamiętam, kurczę, jak się nazywa. Jakimś lasem, ale nie pamiętam, jakim dokładnie lasem. I one nie są w stanie reprodukować same siebie, więc muszą szukać... samców różnych ras, zaciągać je do lasu i się prowadzić tak zwane skakanie. Taka ciekawostka. Dobra, rzućmy Yennefer, która powinna mi wyciągnąć jakieś karty. A Geralt z Rivii powinna mi wyciągnąć, a ja nie mam karty Geralta z Rivii? No nie mam niestety. Pierwszą linię mi się wydaje, że gramy. Dobrze mi się wydaje? Super mi się wydaje. Cyk. Kurczę, może być ciężko. Dźwignik spasowa. 38 punktów. Chyba dzięki temu rogowi dowódcy wygraliśmy, no. Kurde, ale było ciężko. A! I w ogóle, jeżeli był rzucony szpieg i ja dałem ruch dowódcy, to ten szpieg dawał mi minus 2 punkty i później mi dawał minus 4. Ale skam. Dobra, ale udało się wygrać 41 punktów do 38. Dostaliśmy jakąś kartę na pewno, zapewne. Zdezelowana Mangoelia. Czy coś takiego. Zobaczmy, czy ona ma do kupienia. Ma. Kurwa, cała talia Królestwa Nilfgaardu. Wiśniówka na spirytusie. I nie mam pieniędzy. To jest coś, co potrzebujemy do zrobienia tej białej, pierdolonej mewy. No, sprzedajmy skórę świni i dawaj mi alkohol. Tak jest. Bywaj. I może sobie wykonamy w końcu białą mewę, co? Tak jest, po raz pierwszy. Do wykonania następnej białej mewy potrzebowałbym jeszcze nalewkę z mandragory. Zobaczmy, no może ma ta karczmarka, bo jak nie karczmarze, to już nie mam zielonego pojęcia, gdzie to kupić. No jest, ale ma tylko jedną. Nie mam pieniędzy, ile to kosztuje. Kurwa, 106? Sporo, no sprzedajmy te wyśmienite siodło. Git. No ale możemy sobie jeden olej wykonać w sumie. I na początku szedłem i powiedziałem, że znam tą karczmę. Bo tak mi się wydaje, że to jest karczma, w której spotkamy pewnego gagatka. Rozpoczynając DLC. Tak mi się coś kojarzy. Spróbujmy wykonać jakiś alchemiczny ten.
Alchemiczny ulepszony olej. Jesteśmy w stanie? Na przykład to jesteśmy w stanie wykonać. Albo to. Przeciw insektom, albo przeciw istotom magicznym. Wydaje mi się, że przeciw istotom magicznym. I do tego jest potrzebne albedo. I albedo to ja sobie mogę stworzyć właśnie. Tak? A chuj ja mogę. Potrzebuję jemioły. Potrzebuję. Naprawdę? Dobra, to coś innego. To... Przeciw insektom. Potrzebuję hydragenum. Czy jestem w stanie stworzyć hydragenum? Proszę? Jestem, dobra. Trochę jest się bawienia przy tworzeniu tych wyśmienitych olejów, ale plus 50 siły ataku to jest to 50% więcej damage zadać stworom, no to jest warte zachodu. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja, proszę zaczekać na zewnątrz, prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Czemu? Bo szczur go ugryzł i dostał gorączki. To nie przyjdzie. Co go ugryzł? Bardzo go boli? Umrze? Czekaj, porozmawiaj. Umiera, głupia. No dobra, no to poczekaj. Widziałam, jak łowca czarownic. Pokradniemy przy okazji, co tu jest. Gówniarzom się nie przyda i tak nie dożyją starości pewnie w tym świecie. Kurczę, to ominęła nas spora ta. Kurczę, ominęła nas fajna kasenka ogólnie. Przez to, że nie. Jakbym wybrał. Kurczę, nie słyszę co mówię. Jakbym wybrał pierwszą opcję, która tam było napisane, że jakby. Nie mogę czekać, to by była fajna kasenka. A przez to, że to niestety pominąłem, to. Kipnąłem tą fajną kasenkę. Której Wiedźmin wykłada dzieciakom, kurczę, na czym polega robota Wiedźmina. Przyprowadź swoje dziecko do ochronki Marabelli, a nauczymy je czytać, pisać i rachować? Czy rachunki prowadzić, tak? Jeśli nie masz dzieci, możesz wspomóc przytułek i jałmużną, bo utrzymujemy się wyłącznie z datków. Też nie myślałem, że mi się gra zareagowała. Kurczę, no nie ma tej kasenki, w której Wiedźmin opowiada dzieciakom, czym się zajmuje, a szkoda. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Szczurołap zachorował i... No tak, to było najnudniejsze moglibyśmy, mojego życia. Moglibyśmy wykładać tutaj. Nie, oglądaliśmy Atlas. Zamiast szczurołapa. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Czyli nie widziała. Dzięki za pomoc. Bywaj. Została nam ostatnia postać, Rosa Var-Atre. Brzmi jak ktoś ważny. I czemu to zawsze do jasnej cholery musi być ostatnia postać, co? Gra pewnie tak specjalnie przedstawia te wszystkie znaczniki w taki sposób. O kurde, ty z kogoś chołupy idziemy. A już byłem w tym domu chyba z 50 razy. Pewnie gra przedstawia specjalnie tak te znaczniki, żebyśmy zawsze Rosę wybrali jako ostatnią. Tak mi się coś wydaje, ale pewny nie jestem. Czy jak ja zabiłbym na przykład teraz świnię, to bym został zaatakowany? Nie, na szczęście. To bym zabił. Wieprzowino. Dzisiaj jest warta wieprzowina? Tak jak mówiłem, giga duzo. Musiał za 60 golda wydać, żeby to kupić. Jedną. To akurat świnie są OP w tej gierce zabijać. Nie widziałaś, co on w spodniach. Dobra. Tam to dopiero z giga potwór. Czego tu?
Szukam Rosy Varaetra, jestem nowym kucharzem. No mało kurwa kucharsko wyglądamy, wiesz? Chcę się zobaczyć z Rosą Varaetra. O, żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Rosa nie widuje się z blekiem. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jak się panienka Rosa zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Kurczę, może jednak z tym kucharzem by przeszło. Dostań się do Willi Varaetre. No kojarzę, że nie było to łatwe, ale kojarzę, że dało się to zrobić. Tylko nie wiem, którędy. Wydaje mi się, że tędy i tam się skakało po skałkach. Tutaj jest jakiś karczma, chętnie do niej zajrzę. O kurczę, chyba tu nigdy nie byłem. Viola! Sława się wyprzedza, Geralt. O! No, nawet mnie znają tu. Witam, witam. Też mi taniec. Biały wilk. Witaj. A, burdel. Widzę, że mnie nie poznaje. W końcu się czuję jak u siebie w domu. Witaj. W pokoju też mam burdel. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu przyszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Czyli od tego czasu skład się nie zmienił. Ależ zmienił się. W tym interesie zawsze jest ruch. Gruba Berta wyszła za kupca. Ella ma własny zamtus, a Wisienkę znajdziesz w świątyni. Tylko ja tu zostałam. Nie mam pojęcia, kim są te osoby. To gruba, ani grubą Bertę też nie znam. Naprawdę. Przybytek. Tu nikt się nie pcha od razu z łapami. Nasze dziewczęta są obyte i można z nimi rozmawiać na różne tematy. Ja w Gwenta. Ojojoj, tak. Zobaczyć dziewczynę, którą dziewczynę mi polecasz. Najpierw daj mi. Chciałbym coś kupić. Tak, tak, najpierw chciałbym coś kupić. O, karty. Oczywiście, że tak. Kurwa, tylko mnie nie stać. To dopiero na dziewoję jakąś. Że widzowie niestety dzisiaj nie będzie poruchane. Byłoby muszę kadzidła sprzedawać i lalki, żeby się utrzymać. Czyste srebro, srebrny świecznik, srebrny kubek. Mogę już te karty kupić? Mogę, kurde, ale jesteśmy giga spłukani niestety. Chciałbym też kupić jakieś suszone owoce. Kurde, ale mnie nie stać. Nie no, przypał trochę. Suszone owoce i orzechy, moja mama zawsze lubi kurczę. Pełno suszonych owoców, znaczy orzechów pierdalać. Same orzechy to są w tym domu. Gwinta. Zastanawiam się, czy grywasz w Gwinta. Owszem, oczywiście tylko o wysoką stawkę. W gruncie rzeczy to byłaby nudna gra, gdyby nie ryzyko. Tak, tylko mnie nie stać. Masz ochotę na partyjkę? Zagrajmy. Za ile? A, nie jest napisane za ile, okej. Okay. No dobra, czy my chcemy zagrać Skojatel? No już graliśmy Skojatel, fajne te Skojatel, mi się przynajmniej podoba, może jakąś inną tą. Weź o jedną kartę więcej na początku bitwy? O, to brzmi jak fajny dowódca. Spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz Skojatel. Cały czas graliśmy Królestwami Północy, to czemu nie? Czemu nie teraz Skojatel, o kurwa, jaką mamy talię. Trzech szpiegów, róg dowódcy. Kurwa, solidna talia się wydaje. Tego gościa bym zamienił. I... no i w sumie chyba go bym zamienił. Dobra. Wydaje mi się, że to jest winek. Walimy szpiegów na sam początek. Ja mam wrażenie... o kurde, jeszcze mu tego podwędzimy szpiega. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle dobieram jedną kartę, nie dwie. Czy tutaj jest coś zepsute z opisem? Magister. Noszę obawy, że... no dobra, szpieg dodaje coś tam, w zamian możesz pociągnąć dwie dodatkowe karty. No i patrzcie, mam 12, rzucam, czyli mam 11 i powinienem mieć 13. A mam 12. To jest zły opis. No dobieram kurwa jedną kartę, nie dwie karty. Ale za to obniżam przeciwnikowi punkty. I są faktycznie niektóre karty, które jakby znaczy dają nam dwie karty. Są niektóre karty, które dają nam dwie karty, są niektórzy szpiegowie, szpiedzy, którzy dają nam dwie karty.
zazwyczaj właśnie oni mają 0 punktów i wtedy nie obniżają jakby przeciwnikowi staców. Tylko tu jest zepsute i kurczę nie pisze, który daje dwie karty, a który jedną. Ale wydaje mi się, że było to napisane wcześniej, tylko się coś zepsuło. Fałszywa Cirilla. Oto nadchodzi interes cesarstwa, pomyślał. Fałszywa princesa, fałszywa królowa Cintry. Wybierz kartę ze stosu kart odrzuconych twojego przeciwnika. No to co, gramy chyba dalej. Gramy... To co robi w ogóle? Co to jest? Odrodzenie. Kiedy ta karta zostanie usunięta z pola bitwy, na jej miejscu powstaje nowa jednostka. No dobra. To zarzućmy. On też gra dalej. 13 punktów. O, kojarzę tą postać. Nie ma opisu, kurczę. Mam wrażenie, że coś się pobagowało i się zepsuło. Że nie ma tych opisów. Ale może po prostu nie ma tych opisów. Że nie były potrzebne aż tak bardzo. Dobra, rzucajmy dalej karty. Bezsensowny, bez sensu jest ta karta, nic mi nie daje. 6 kart do 10 kart. Kurczę, szczerze mówiąc, gram dalej. Ten coś daje? Też nic nie daje. Do pizdy te karty. Dziwnik spasował. Potrzebujemy 7 punktów, rzucamy tego zioma. Git. Wygranko. Zostaje mi karta. Zajebiste. No i pasujemy i on musi sobie te 10 punktów dorzucić. Mogliśmy mu jeszcze tego, szpiega chyba rzucić. Chociaż bez znaczenia, że w następnej rundzie my tego szpiega rzucimy, czy nie w sumie. Dobra, ma 4 karty. My mamy 8. Fajnie, wydaje się solidna ta talia z Coyotel. Chyba nawet lepsza niż tego. Niż Królestwa Północy. A do Królestw Północy już się przyzwyczaiłem, bo już trochę graliśmy tym Królestwami Północy. Mam ruch dowódcy, nawet nie wiedziałem, że mamy taką kartę. Vernosiel. Okazało się, że w lesie nie mieszka żadne kudłate chuj wie co, ale komando z Coyotel. Plaga Katriony. Whatever. Cyk. Co to jest? Kadet Vrided. Transformuje się w weterana brygady Vrihed. Okej, on rzucił szpiega. Spoko. A co jak szpieg dostanie ruch dowódcy? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Szpieg, który ma 0 oczywiście. Jak wiadomo, 0 się nie mnoży, więc całkiem możliwe, że nic się nie stanie. O kurde. Solidną kartę zagrał. Mogłem poczekać z zagraniem swojej karty na kiedy indziej. No ale happens to the best. I tak powinniśmy to wygrać. Ulewny deszcz. To na ostatnim minie, więc mam to raczej gdzieś. Przywróćmy sobie kogo tutaj? Wesemirka. Wesemir to jest mocna karta. Bardzo mocna karta. A on rzucił swoją kartę, a wcześniej rzucił ruch dowódcy i jego karta się pomnożyła i sam sobie spalił kartę. No to śmieszne. Dobra. 47 punktów, git. Kurczę, myślę, że jesteśmy gotowi na turniej Gwenta. Nie rozumiem, jak mogłam to przegrać. Cóż, ta karta od teraz należy do ciebie. Znasz innych graczy, którzy grają o rzadkie karty? W Nowigradzie słynna jest kolekcja Ziggy'ego Roivena. Powinieneś się z nim zmierzyć. Ziggy Roiven? Ale my już chyba graliśmy z Ziggy'im, czy nie? To jest ten bankier? Wszystkie drogi prowadzą do Passiflory. No, dostaliśmy jakąś kartę. Kiedy tak na ciebie patrzę, zaczynam żałować, że już nie jestem. Nie wiem, co to za karta. Ja chciałbym jeszcze z nią pogadać. Którą z dziewczyn polecasz? Narcisa ci się spodoba. Nie jest może najpiękniejsza, ale bardzo pomysłowa. A jak mówiła moja świętej pamięci matka, nie w twarzy zabawa. Chcę zobaczyć dziewczyny? Może kiedy indziej. Bywa. Na razie nie mam nawet grosze, kurwa, przydusy. Dosłownie, jesteśmy spłukani fest, mam 18 koron. Ledwo co bułkę za to nie kupię w tej grze tak naprawdę. No i niedługo też za to nie kupimy bułki naprawdę w prawdziwym życiu, jak tak dalej pójdzie. Co dostałem? Oj, solidną kartę dostaliśmy.
za 10, unikat, powiększa siłę wszystkich kart w rzędzie o 1. Solidne karty, wydaje mi się, że przez to, że wgrałem Gwenta Reduxa, ja powinienem więcej mieć tych unikatowych kart, a kurwa nie mam. Przez to, że wgrałem właśnie moda po tym, jak już grałem z tymi ludźmi, od których powinienem wygrywać unikaty. Pewno więcej niż ty i ja. Tak mi się wydaje. Ale nic. Najwyżej na końcu wgramy moda z ziomkiem, który sprzedaje wszystkie karty naraz. I tak uzbieramy pełną kolekcję. Jeżeli to okaże się prawda, oczywiście moje spekulacje teraz, że to po prostu się zbagowało, no to wgramy sobie zioma i kupimy wszystkie unikalne na przykład karty. Od tego zioma. Okej, czy jakoś tędy musimy się dostać do tej rezydencji. Co ty gadasz do mnie, wariacie? Wiesz kim ja jestem? Wiesz kim jest mój stary? Ja nawet nie wiem kim jest mój stary, jestem debilem totalnym. O! Saved! Czy wiemy kto jest naszym starym? Wiem, że pochodzimy z Rivii, ale raczej kto starym jest to nie za bardzo. O, jest tu ktoś martwy. Liścik. Interesujące. Najdroższa Rosa, od pierwszej chwili, gdy ujrzałem cię na przyjęciu Wegelbudów, moje serce bije tylko dla ciebie. Nie mogę jeść ani spać, mój mistrz o mało co nie wyrzucił mnie z terminu. A ja nawet nie wiem, czy mnie pamiętasz. Albert Wegelburd postawił nas przy sobie przy stoliku z pieczonymi kapłonami. Jadłem akurat jednego, ale gdy cię zobaczyłem, łówiąc mi w gardle i zacząłem się chrztusić, a ty się śmiałasz. Och, jakże słodko perliście się śmiać. Od teraz ten cudowny dźwięk wypełnia me uszy i mam nadzieję, że dane mi będzie usłyszeć go ponownie. Błagam, spotkaj się ze mną choć na chwilę. Choć na moment. Będę czekał codziennie o zmroku przy studni w złotym mieście. Jeśli miłe ci życie zakochanego w tobie nieszczęśnika, miej litość nade mną i przyjdź. Nie katuj mnie wiecznym czekaniem. Oj wariacie, nie wiem, czy to by się samicy spodobało. Kurczę, raczej wątpię. Czy tędy się dostaniemy? Tędy! Ale to jest kurwa jakaś jaskinia po prawo, ty. Zobacz to, nie ma takiej opcji, że ja to odpuszczę. Kurwa, jakieś tunele. Chyba, że tunelami się też dostanę. O kurde, baba wodna. Automatyczny olej założony. Nie wiem, czy to jest ulepszony olejek, czy taki zwykły olejek. Ale siekamy całkiem nieźle. Kurwa, towarzystwo, towarzystwo. Ekipa, ekipa. Jedzonko jakieś przydałoby się. Suszone owoce. Na regena. Unik, unik, cyk. O kurwa, ty, nie jest łatwo. Co one tak biją? Za dużo biją trochę. Ale szpetne te utopce. Nie zawsze takie szpetne byliście? Ja mam za blisko monitor i teraz się zorientowałem dopiero. Możliwe, że jedno i drugie. Dobra, ślina potwora. Tu coś będzie do pozbierania? Będzie. Zawsze jest właśnie w takich... W takich miejscach są zazwyczaj naprawdę ciekawe rzeczy. I tu jest jeszcze coś. O kurde. O kurde. Lina, pasta, paski skóry. Czyli w skrócie gówno. Ciekawe. To jakiś mag musiał siedzieć i się ukrywać, no tak. Że nie możemy przeczytać co tam jest. No i gracie wszyscy polują na magów, więc nie dziwię się, że siedział po kanałach. Czy my się tędy dostajemy do tej willi? Kurwa nie wiem. Mam wrażenie, że tędy możemy wyjść z willi. I trochę skipnąłem nam. Trochę nie skipnąłem, tylko trochę uprzedzam fakty za bardzo. Ale może się mylę. Teraz zobaczymy, może tu jest jakieś zlecenie w sumie na jakieś potwora. Jakieś, nie wiem, węża albo coś. A tutaj jest wyjście, drabina jakaś, okej. Kurwa, gdzie ja idę? Dobra, idę na dół, idę na dół. Gdzie ja idę? Na bank, gdzie idę, no jak?
Ja chuj źle idę, co tu? Nagle wszystko zmienia. Nie podoba mi się to. Kurwa, to są jakieś kanały. Nie, jak to mogę przejść, to... Dobra, nie mogę. Dobrze, bym szedł dalej. Ta, to wyjście było z tego. Od laski. Dobra. Wyjście i wejście. To sobie każdy tu może wejść w sumie. Na jej posiadłość, bo chyba tędy... Tędy i góra i będziemy na jej posiadłości, ale... Z drugiej strony żyjemy w świecie, kurczę, potworów. Więc wątpię, że komukolwiek by się chciało chodzić. A, nie mogę tędy. Może tędy będziemy mogli wyjść. Wątpię, że komukolwiek by się chciało chodzić tymi tunelami. To by był normalny, więc z drugiej strony to bardzo bezpieczne. Czy bardzo nie, no lepiej nie mieć tunelów pod sobą. Szczególnie takich, które mają wyjście na zewnątrz. Chociaż z drugiej strony może w momencie jakiegoś ataku będziemy mogli się ewakuować. Nie wiem, ja o czym gadam właściwie. Fosfor bierzemy i idziemy tam. Jaskółczy ziele. Wronie oko. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszko. Dla ciebie panno Var Atre. I lepiej stąd zniknij, kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. Kurczę, ja myślę, że panienka Var Atre to jest jakaś porządna kobieta taka. Dorosła, to jakiś kidos. Lepszone olej przeciwko ogrowatym. Niby fajnie, ale kurwa, już mam dość tych wszystkich... Tych wszystkich olejów. I w ogóle flaga Nilfgaardu. Zamknięte. Jak to kurwa, to którędy mam iść? Nie no, dachem mam wejść. Nie no, które... Halo. Dachem? Murkiem? Że tylko nie wypadł. F5, bo jak wypadnę, to jest kurwa tragedia. Nie, coś chyba nie dachem, nie. Chyba nie za bardzo. A tu ładnie w ogóle. O kurwa, ty prawie zginąłem. No tu jest zamknięte, potrzebuję klucza. No tu którędy? O, tu jest. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... To Fryderyk François de Bergerac. Nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Var Atre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Var Atre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko. Idź za strażnikiem. No, dawaj. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak dobędzie ostrza, nie zna litości. Ja mam, że... O kurwa, kubki, nie kubki. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić. Co? Ambasador w kurwi. Książeczki, miecze, drewniany miecz. Za mną. Tak, tak, już, zaraz idę. Już, zamknięte. Witam. Ojej, lokaj, witam. Przepraszam, panie kapitanie. Delikatnie mi się pomieszało, kurwa, pomieszczenie, mam zeta. I wzrok minus 5. Także nie trafiłem po prostu. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy, muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Zostawiłbym sobie w sumie ten drewniany miecz, bo
Chyba jak będziemy się bili na pięści, to jakby tym drewnianym mieczem będę mógł wymachiwać, on trochę więcej damage'u zada. I nic nie zrobię wtedy przeciwnikowi, w sensie nie zabiję go. Dobra, no powinna być to raczej bułka z masłem. Po prostu kontry i walimy, nie? Może po prostu lewy cały czas? No nie, ta taktyka nie zadziała. Kontra i ataki. Kurczę, wszystkie te walki wyglądają tak samo. Kontra i ataki. Przynajmniej na takie proste postacie. Kontra i ataki. Małe to wyzwanie. Kontra i ataki. I ataki. Bo ona jest jakaś słaba. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem przemian. Nie? A kim? Jakim cudem się to dostałeś? Jestem Wiedźminem. Czy ja mam omamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem. Nic nie mówię. Przy uniku za nie wiem o co chodzi. Lewą stronę. To ja nie grałem 7 razy w Wiedźmina. Nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... Nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać... Kto wie, jak ma na imię? Retoryki. Jasne. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Co? Ty panience delikatnie zakrwawiona ma tego szulkę. Nie, już nie ma, przy chwili miało. To jest. Ja mogę jej przypierdolić, nie mogę znakiem. Ile mam czekać? No, jakby mnie chociaż raz trafiła, to by była jakaś chociaż zabawa, co? Jestem zbyt szybki, kurwa, jestem szybki. Jak Zigzag McQueen. Pa, pa. Gdzie masz wszystko ubrudzone krwią? Kończmy to. Kurde. Brutalnie. Dobra, i sru. I sru. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Bardzo chętnie. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. Zapitos. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Jestem biedakiem jebanym. Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, nie chciałem spoilerować. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, drogie panie. Spokojnie. Mogę poczekać, aż się biją. Tego, żeby siostry skakały sobie do oczu.
Szczególnie tak marny. Kurde. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio. No bo zepsułem wybór, jak zwykle. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Otaczając cesarza pewnie... Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu i że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Może trochę dowiemy się o lore. Zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. Jest bogata. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Tak jest. Wracając do tematu. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Moich snów. Ta kobieta nie pochodzi z tej strony. Uciekasz nad ranem. Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało. Raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Tak, ale spytam w następnym odcinku. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? No tak, no. Gdzie i kiedy? Potrafisz być bardzo przekonujący. Zasiano, ale... oczywiście. Gdzie i kiedy mam się stawić? Wiedźmi za darmo nie robią. O tej samej porze? Może być. Jesteśmy umówieni. No to już wiemy, co będziemy w następnym odcinku robić. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Właśnie Twitcha, Discorda, Instagrama. Linki macie w opisie. Tyle. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że wam się podoba seria. Mi się za to gierka. Znaczy mi się podoba gierka niesamowicie. No Wiedźmin 3 to jest absolutna klasyka klasyków. Czy możemy tutaj w sumie przemedytować? Nie wiem. Zapiszmy i zobaczymy. Lekcja Szermierki, zaznaczmy sobie misję i wykonamy ją jutro. Do zobaczenia jeszcze raz. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, po.